a w materiały budowlane rzetelnie, kompleksowo i na czas zaopatruje mnie hurtownia budowlana Matbud. Thank you.
Także tak zostawiamy łazienkę posprzątana na tyle, ile mogliśmy, na tyle, ile nam po prostu męskie sprzątanie pozwoliło. Wiadomo, pani tutaj posprząta po swojemu. Mieliście możliwość obejrzenia całej serii, gdy żeśmy weszli na tą łazienkę. Tych początkowych filmów, no niestety nie odzyskałem z karty pamięci, więc nie mogliście zobaczyć, ile tutaj było kucia, przerabiania i tak dalej. Ale przez kilkanaście odcinków po prostu uczestniczyliście w projekcie tej łazienki, w pracy przy tej łazience. Także tak się prezentuje nasza robota. Kończymy na dzisiaj. Kończymy w ogóle już etap prac wykończeniowych. Pogoda pozwala na pracę na budowie, także wracamy na budowę. Dalsze etapy prac domu z piętrem będziecie mieli na kanale. Już dzisiaj Was zapraszam. Także myślę, że niedowiarkowie, którzy w komentarzach insynuowali, że po prostu murarz niech się nie bierze za takie roboty, mają teraz obraz, jak murarz z hydraulikiem potrafi zrobić. Także oceńcie sami, czy Wam się podoba. Jeżeli cofniecie się do pierwszych odcinków, jak ta łazienka wyglądała, będziecie mieli obraz, jaki ogrom pracy my żeśmy tutaj włożyli, ile tutaj było kombinowania, przerabiania, wymyślania, aby ta łazienka wyglądała tak jak teraz, czyli zgodnie z projektem. Także dziękuję Wam za oglądanie tej serii. Pozdrawiam Was serdecznie i miłego dzionka Wam życzę. Hej!